Od 7 lutego 2022 roku w Cieszynie na rynku stoją mobilne płuca, które służą do pomiaru jakości powietrza. Im więcej zanieczyszczeń, tym tkanina, z której wykonano płuca, staje się ciemniejsza. Po niespełna 2 tygodniach w Cieszynie płuca są lekko szare. Niestety nie oznacza to, że powietrze w Cieszynie jest idealne. Więcej na ten temat opowiedziała nam Magda Koc z Ustrońskiego Alarmu Smogowego. Dzień dobry, ja nazywam się Magda Koc, jestem z Ustrońskiego Alarmu Smogowego i jesteśmy współorganizatorem tej akcji Zobacz czym oddychasz, mobilne płuca w Cieszynie. Te płuca stoją tutaj dzięki fundacji Better Future, Polskiego Alarmu Smogowego Miasta Cieszyn oraz także naszej współpracy. I ta kampania edukacyjna ma na celu zwrócenie uwagi mieszkańców na problem powietrza, jaki jest tutaj właśnie w mieście Cieszyn i nawiązania takiego dialogu z mieszkańcami o tym, aby zachęcić ich do wymiany pieca. Stąd jest tutaj właśnie link do strony www.wymienipiec.pl oraz czujnik, gdzie na bieżąco możemy się dowiedzieć, jaki jest stan powietrza. Teraz jest to stan umiarkowany. Te płuca na pewno nie są najbrudniejszymi płucami, jakie były w tej całej akcji, ponieważ w ramach tej akcji w tym sezonie grzewczym płuca trafiają do 40 miejscowości w Polsce. Od Pomorza po góry duże miejscowości, małe miejscowości. I tak naprawdę to, jak te płuca wyglądają, to nie jest tylko i wyłącznie miejscowość, ale tak naprawdę pogoda, jaka występuje w tych 2 tygodniach, kiedy ta akcja się toczy w mieście. Ten luty jest wyjątkowy, więc ja nawet sprawdzałam porównywalny okres zeszłego roku i w zeszłym roku w Cieszynie w ciągu roku było 49 dni z przekroczeniami, bo to jak mierzymy jakość powietrza, to jest ilość średniodobowa pyłów zawieszonych PM10 w danej miejscowości i norma to jest 50 mikrogramów na metr sześcienny. I miasto nie powinno, jakby żadna miejscowość nie powinna przekraczać 35 dni. No to Cieszyn miał 49 takich dni w zeszłym roku i w okresie od początku stycznia do 16 lutego, czyli do dzisiejszego dnia, było takich dni 17. W tym roku, w tym samym okresie było tylko 5. A w lutym na razie nie było ani jednego dnia z przekroczeniem. Wczoraj był najbrudniejszy dzień, który dalej nie przekroczył tak naprawdę tego progu. I można by się było zastanowić, czy to znaczy, że wymiany piecy działają. Obawiam się, że niestety skala jest dalej bardzo mała i to niestety nie jest wymiana, która spowodowała to, że te płuca nie są takie czarne, ale to, że jest bardzo dobra pogoda, bardzo mocno wiało, jest cieplej niż w zeszłym roku i to tak naprawdę to właśnie nasze zanieczyszczenia z kominów nie znikają. One po prostu są rozwiewane przez wiatr. Bo dopiero jak jest odpowiednia pogoda niekorzystna, to one wtedy się kumulują i tak naprawdę mamy wtedy smog w miejscowości. Na internecie można zobaczyć taką mozaikę wszystkich płuc, które już stały te 2 tygodnie w różnych miejscach w Polsce. I na pewno te płuca nie są najczarniejsze. Tylko trzeba sobie zadać pytanie, czy my chcemy, żeby tak wyglądały nasze płuca? A dla mnie najważniejsze jest pytanie, i to jest moim motywatorem do działania w tym temacie, czy my chcemy, żeby tak wyglądały płuca naszych dzieci? Ponieważ dla dzieci jest to znacznie bardziej szkodliwe i to tak naprawdę najmłodsi najbardziej niestety są krzywdzeni przez to, że jakość naszego powietrza jest słaba, bo nie dość, że są w tym trybie tak jakby wzrostowym, to jeszcze dodatkowo mają krótsze drogi oddechowe i to powietrze 2 razy szybciej tak naprawdę jest wymieniane w ich płucach. I to, co trzeba wiedzieć, to te cząstki zawieszone, które wdychamy, czyli to też, co tutaj jest właśnie mierzone, pył zawieszony, to one tak naprawdę przez nasze drogi oddechowe dostają się potem do krwi. I dla organizmu, jeżeli szczególnie jest taki duży incydent smogowy, to jest trochę tak, jakbyśmy mieli ciało obce i organizm zaczyna z tym walczyć. Więc to nie jest tak, że to, czym oddychamy, w ogóle nie wpływa na nasz stan zdrowia i to nie jest tylko i wyłącznie drogi oddechowe, ale tak naprawdę jest dużo większy zakres szkód, jakie smog czyni w naszym organizmie. I ja mam nadzieję, że te płuca pokazały mieszkańcom potrzebę tego, że trzeba wymienić ten piec, trzeba zmienić źródło ogrzewania. I ja wiem, że to nie są łatwe tematy, że dla wielu ludzi to jest bardzo trudny wybór, też taki ekonomiczny. Tylko pytanie, czy my naprawdę wtedy porównujemy to z kosztami zdrowotnymi, które ponosimy wszyscy. I
to, że na pewno w Cieszynie można jeszcze dużo w tym zakresie zrobić, najlepiej pokazuje to, że środki, które miasto ma przeznaczone na wymianę piecy, nie są wykorzystane, oraz miejsce Cieszyna w rankingu programu Czyste Powietrze, który jest ogólnopolski. Patrzyłam, że na trzeci kwartał to miejsce jest jakieś 1400 któreś na 2400, tak? Więc na pewno jest tutaj więcej do zrobienia. I mamy nadzieję, że ta kampania edukacyjna właśnie pomoże wszystkim na chwilę się zatrzymać, zastanowić i pomyśleć, co my możemy zrobić, żeby poprawić tą jakość powietrza. Bo to, że one są szare, to naprawdę w tym roku to główna zasługa pogody, a nie naszych działań. Te zanieczyszczenia dalej są, ale wiatr je bardzo skutecznie rozwiał. Pytanie, czy chcemy tylko i wyłącznie czekać na wiatr.